Tym filmem akurat otwieram jakby nowy projekt, bo skoro się chce robić filmy o przyrodzie tropików, to trzeba w tych tropikach być. Więc będziemy teraz mieszkać w Tajlandii, w Phukecie konkretnie, przez następne kilka miesięcy, tak do końca roku. I właśnie jadę z misją znalezienia nam lokum na tych kilka miesięcy, znalezienia szkoły dla Kuby, rozeznania się na miejscu w kwestiach, nie wiem, cen, dostępności, wszystkiego i tak dalej. Więc zabiorę Was ze sobą, że tak powiem, na wycieczkę. Zobaczycie, jak wyglądają praktykalia, jeśli ktoś chce się przeprowadzić do kraju takiego jak Tajlandia. A może ktoś się komuś przyda, może kogoś to zainteresuje, bo na pewno się wydarzy mnóstwo ciekawych rzeczy. Niestety nie jestem w stanie Wam nic obiecać, bo nie wiem, co się będzie działo. Jeszcze tego nie robiliśmy. Do tej pory, jak się przeprowadzaliśmy, załatwiała to za nas firma zewnętrzna. Tego będzie, na pewno będzie kupę zabawy i na pewno będzie kupę problemów. Chciałbym już rozpocząć w ogóle jakoś tak ciekawie. No niby jestem tylko na lotnisku i jem w tak zwanym food courtie, tych takich miejscu z najtańszym jedzeniem. Tutaj zamówiłem coś, co nazwali seafood noodle soup. Na obrazku wyglądało lepiej, ale smakuje nie najgorzej, więc zaczniemy seafood noodle soupem. Mogłem co prawda pójść Burger Kinga, ale to było mało egzotyczne i mało podróżnicze. Mało pikantna jak na seafood soup. Ogólnie lotnisko katarskie w Doha, największe, jest bardzo fajnym lotniskiem. Przecież tutaj czas się zmienia. Ile razy tu jestem, jest taka razem coś innego. Bo tutaj pół roku temu nie było żadnego food courta. Zawsze są jakieś ekspozycje, wystrój taki adekwatny dla wydarzeń. Na przykład w tej chwili można sobie oglądać piłkę na osnowie, jeśli chce. Są monitory i mnóstwo ludzi stoi i ogląda. Zawsze jesteśmy tutaj przelotem, więc niewiele Wam jestem w stanie powiedzieć o tym lotnisku w Katarze, ale jest ogromne, więc jakbyście kiedyś byli, trzeba liczyć, że naprawdę przejazd jednego końca w drugi 20 minut trzeba liczyć spokojnie, nie możecie na ostatnią chwilę zostawiać. Jako ciekawostkę Wam powiem, że lotnisko w Doha uwielbia Kuba. Uwielbia je głównie za sklepy z zabawkami i place zabaw. Bo trzeba przyznać, że faktycznie lotnisko jest zrobione jakby specjalnie dla dzieci, jak się popatrzy na wystrój. I właśnie na te place zabaw, które są naprawdę ciekawe, nigdy nie widziałem podobnych. Dobra, następny raport będzie ze strony tajskiej. Zobaczymy, jak mi pójdzie z wizą, bo wizy nie mam. Zamierzam po prostu wjechać, podobno się da. Lata tam nie byłem, więc nie wiem. Ale zobaczymy. Dobra, wychodzi na to, że wylądowałem w Tajlandii. Szczęśliwie. Teraz muszę się przepchnąć przez sprawę celną. Jak się przylatuje do Tajlandii, generalnie wystarczy wypełnić fistek taki śmieszny w samolocie. I na 30 dni mamy wjazd bez wizy, bez żadnych opłat, bez niczego. Natomiast jakbyście chcieli na dłużej przyjechać, to warto sobie załatwić wizę tak zwaną 6-miesięczną. Tylko tam dowcip polega na tym, że w ciągu tych 6 miesięcy trzeba trzykrotnie opuścić Tajlandię bodajże. Czyli możecie być na miejscu przez 6 miesięcy, ale to nie może być ciągłe 6 miesięcy. Musicie sobie podróżować po Azji. Wystarczy w sumie wyjechać na 3 dni czy na jeden dzień gdziekolwiek i to wystarcza tak naprawdę. Nie podam Wam kosztu, bo nie pamiętam. No, ale to, co mi się wydaje ważniejsze. Wreszcie jestem z powrotem w tropikach, jest wilgotno. Nie chcę powiedzieć, że śmierdzi, ale pachnie charakterystycznie, po prostu uwielbiam ten klimat. Jak wsiadam z samolotu, jest 100% wilgotności i czuć jak w lesie. Już naprawdę tęskniłem. No, thank you. Naprawdę już tęskniłem za tropikami, a to dopiero w sumie pół roku. Cieka radość mnie opanowała. Idę szukać autobusu, właśnie widzę, że stoi. Odezwę się znowu. Odezwę się pewnie gdzieś w hotelu, jak znowu coś ciekawego przyjdzie mi do opowiedzenia. Będę Was zanudzał pierdołami. Phuket Town. Do you take it with me?